Przez wiele lat nie było możliwości, żeby te sale wyremontować. Teraz Rada Powiatu Czankowsko-Trzcianeckiego znalazła środki w wieloletnim planie inwestycyjnym. No i te pieniądze się znalazły i ten remont się rozpoczął. No na pewno wszystko się zmieni, wszystko będzie nowoczesne. Nowoczesny sprzęt, nowoczesne łóżka, wszystko będzie wyglądało ładnie. No i tak, żeby zachęcić pacjentów do tego, żeby korzystali z usług szpitala. A pacjentów zachęcić mają odnowione i wykończone oddziały wewnętrzny, żeński i męski, pediatryczny oraz blok operacyjny. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i ich zakończenie jest planowane na 31 października. Władze szpitala starają się jednak przyspieszyć tempo i odnowione oddziały oddać do użytku już we wrześniu. Koszt remontu to około 6,5 miliona złotych, a cała kwota pochodzi z dotacji od powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.